Siema, siema. Ja nagrałam właśnie film Q&A i stwierdziłam, że odezwę się do Was, ponieważ fajnie tak pociągnąć te vlogi. Ja lubię, bardzo lubię. Ale słuchajcie, mam niestety dzisiaj oczywiście, jak to zwykle, dużo rzeczy do szkoły do zrobienia. Między innymi chemię, historię. Boże, ja miałam jakąś reakcję obronną, jak przeczytałam to, co ja mam dzisiaj do zrobienia, a mianowicie historię. I w ogóle mam tutaj laptopa na łóżku. A to dlatego, że renderował mi się film, który zmontowałam rano. Ja dzisiaj miałam tak produktywny dzień, znaczy mam nadal, mam nadzieję, że będzie on taki dalej. Czy któryś mi się tu ścikał i ja właśnie w to weszłam? Panowie! Panowie, no nie tak po prostu się umawialiśmy, no. Dobrze, biorę laptopa, który był na łóżku, dlatego że jak nagrywałam film, on coś się z nim schrzania. I on, słuchajcie, buczał mi jak nie wiem. I taki był szum, i stwierdziłam, że to będzie słychać. Jak tutaj siedziałam na fotelu, a tu jest biurko, to będzie słychać, dlatego ostrość. Położyłam go na łóżku, żeby było po prostu dalej, żeby nie było słychać. I mam nadzieję tylko, że mi się nie władował przez ten czas, bo on strasznie, wiecie, to jest dobry laptop, on był drogi. On jest naprawdę dobry. I kurczę, tak mi się schrzaniły te dwie podstawowe rzeczy, czyli jest bardzo głośno pracuje, a bateria wytrzymuje z godzinę maksymalnie. Więc jest to jakaś masakra, co się z nim stało, a bardzo szkoda, naprawdę bardzo żałuję, bo jest świetny i ja go dostałam. No, tak w połowie można powiedzieć, że dostałam na święta. Z 2 lata temu, właśnie, żeby on mi też umożliwiał to montowanie, przenoszenie tych ciężkich plików, które YouTube, tak, generuje, że tak powiem, moja działalność na YouTubie. Więc tak to wygląda. I w ogóle słuchajcie, przez ten cały szał zamykania sklepów i tak dalej, my zapasów nie robimy, jeśli chodzi o jedzenie, bo no bez przesady, w sensie sklepy będą otwarte spożywcze, więc z tym nie ma problemu, ale. Jest problem z pelletem na przykład, bo został mi ostatni worek dosłownie na niedługo bardzo przy królikach. I siano jak mam, zioła mam, jakieś tam takie rzeczy inne to mam. Bez problemu można zamówić też przez internet. Natomiast pellet nie. Pelletu nie zamawiam przez internet, bo jest po prostu za drogo. Kupuję zawsze stacjonarnie w różnych sklepach na przykład, czy to budowlanych, ale to też zależy, bo nie wszystkie mają fajny pellet, niestety, nie wszystkie. Mało jaki ma. Ciężko po prostu trafić, żeby w danym momencie był gdzieś jakiś fajny pellet i też za spoko cenę. No ale przejrzałam i najwyżej weźmiemy trochę gorszy, bo po prostu muszę mieć pellet, no bo lepiej mieć troszeczkę gorszy niż nie mieć w ogóle, a muszę mieć, bo teraz jak pozamykałem od poniedziałku wszystkie takie sklepy budowlane i jakieś takie, wiecie, inne oprócz spożywczych aptek i drogerii, to ja nie będę miała pelletu i to będzie jakaś masakra, nie będę wtedy wiedziała, co mam zrobić, więc już lepiej pojechać, pojedziemy zobaczyć, mam nadzieję, że ktoś ze mną pojedzie, bo kurde, nikt nie chce ze mną pojechać. Tak dlatego żałuję, że nie mam prawa jazdy, nie mogę jeszcze mieć prawa jazdy, kurczę, szkoda, czekam. Tak bym sobie teraz wskoczyła samochód i pojechała, a nie, tacie się nie chce, mama już była gdzieś tam, coś tam, coś tam. Masakra. No, mam nadzieję, że pojadą ze mną, bo serio, czy to Castorama, czy Jula, zależy od tego też, gdzie będzie właśnie jakiś spoko pellet i co. I żeby sprawdzić, czy akurat u nas w sklepie będzie. Więc taki mam też plan, żeby to dzisiaj załatwić. Koniecznie, bo jutro jest niedziela, to nie będzie otwarte, a w poniedziałek już mają podobno zamykać. Już przy galeriach handlowych pozamykali, a na szczęście mamy Julę nie w galerii handlowej, tylko tak jakby luźno. Więc spoko. No i jeszcze muszę tylko przesłać film, bo przesłałam rano film na poniedziałek, ale jednak jedna poprawka musiała być ogarnięta na samym końcu, więc. Tak, czekam od Oli na ten filmik, bo po prostu było tak, że ona wysłała i tam znak wodny, bo to nic takiego wielkiego, ale stwierdziłyśmy, że lepiej to poprawić. I tyle, więc ja dzisiaj rano właśnie, znaczy dzisiejszy dzień taki właśnie YouTube'owy, rano przesłałam ten film, okazuje się, że nie, więc jeszcze raz go będę musiała później przesłać, nowy, nagrałam, zmontowałam, więc mega się cieszę i git. Patrzcie, jaki menel jedzie po pellet. Ale to jest ostatnio mój normalny look, naprawdę. Dobra, słuchajcie, już Wam mówię, jak wygląda sytuacja, bo sytuacja wygląda bardzo źle. Jestem tak wkurzona, że sobie nie wyobrażacie tego jak. Byłam z mamą na początku w Julii, bo tam był dzisiaj fajny pellet, jaśniutki, z certyfikatami, bardzo, bardzo fajny, taki idealny i był też na promocji, więc stwierdziłam, dobra, kupię od razu jak najwięcej się da cały bagażnik.
Pojechałyśmy. W ogóle pytanie, czy otwarte, czy nie, bo oczywiście mi nie umieli jednoznacznie odpowiedzieć przez infolinię. Otwarte. Dobra, wbijamy, super, super. Przeszliśmy cały sklep, okazuje się, że paletu nie ma. Sprzedał się cały rano. Cała paleta ogromna, rozumiecie? I nie wiem, ile tam było. 60 sztuk. No dobra. No to jeszcze została Castorama. Z takich budowlanych. Pojechałyśmy do Castoramy. Też nie ma. Pani powiedziała, że rano Armagedon i że wszystkie worki się sprzedały rano. Rozumiecie to? Powiedziała, że jak jakieś świeże bułeczki. No bo wiecie, ludzie teraz robią sobie jakieś zapasy, żeby palić, czy... No nie wiem, dobra, już nie będę wnikała, po co im to. W każdym bądź razie, no pewnie po to, jest nadal w sumie sezon grzewczy. Masakra, no jeszcze mam worek. Ale wiecie, worek przy moich królikach to jest naprawdę mało. A ja nie chcę robić tak, że im tej kuwety nie czyścić, bo nie mam pelletu, bo to będzie śmierdziało i to nie będzie fajne. A znowu na podkładach higienicznych, no to też bez sensu, to w ogóle nie miałoby prawa bytu, więc masakra. I jeszcze mam kontakt do jednego faceta prywatnego, który normalnie sprowadza właśnie, tak wiecie, bardziej dla zwierząt i tak dalej. No i do niego najwyżej zadzwonię w poniedziałek, zapiszę to sobie, żeby to ogarnąć. I zobaczymy, jak nie to będę ogarniała Castoramę i tak dalej, ale to jest takie niewiadome, bo na stronie mieli napisane 60 sztuk, a okazuje się, że jest zero. Więc to jest bez sensu, już nie jechałyśmy przez całe miasto do jeszcze jednej Castoramy, bo niby było w systemie, że 50 sztuk jeszcze mają, ale pani mi powiedziała sama, że możliwe, że jest zero, bo u nich i tak pokazuje teraz właśnie 50 chyba 3, a nie ma nic, więc no bez sensu, poza tym byśmy pewnie nie zdążyły, bo do 20 było, a już było w pół do, a to przez całe miasto to jednak ciężko, więc sobie zaraz zapiszę w kalendarzu od razu, żeby ogarnąć to w poniedziałek, bo i tak jutro jak niedziela to już nic nie ogarnę. Masakra, serio masakra, nie myślałam, że będzie aż tak ciężko z tym pelletem. No ale cóż, panowie sobie jeszcze śpią, jeszcze nie ich pora na wstawanie. Ja może przeczytam. Masakra, wiecie co, ja chyba przeczytam kawałek. Kawałek historii i społeczeństwa. Historii. No, okropieństwo, to jest po prostu okropieństwo. Ale chyba przeczytam trochę, żeby tak się sama poczuć, że coś zrobiłam w tym kierunku. No i muszę ogarnąć film, bo tak się kręcę, nie wiem, gdzie mam w ogóle iść. Ogarnąć film, dlatego że jest w trakcie przesyłania. No, więc tak, nie wiem, jak to ogarnę, nie wiem, zobaczymy, będę Was informowała. Ja, jak widzicie, zaczęłam robić porządki i jest późno, bo około 23 chyba, więc tak późno się za to zabrałam, ale ciągle mi to leżało gdzieś z tyłu głowy, że muszę posprzątać, muszę zrobić takie, wiecie, bardziej gruntowne porządki, bo odkurzać to ja i tak odkurzam codziennie, ale chcę sobie pomyć, chcę sobie powywalać część rzeczy, posegregować i generalnie tak po prostu leżało mi to gdzieś i stwierdziłam, zrobię to na początku tej całej kwarantanny, żeby później tego nie mieć cały czas w głowie, bo to mnie męczy, po prostu mnie to męczy. A jak zrobię te porządki, to będę miała takie, wiecie, poczucie, że jest git. Dlatego zaczęłam tutaj robić te rzeczy. W ogóle zobaczcie, jak ten pojemnik jest zdewastowany przez króliki właśnie. I tutaj mam pudło, które będę wynosiła na strych. I są tutaj rzeczy chomicze. No jest ich sporo, jeszcze też nie wszystkie wzięłam, bo w szafie mam. Tutaj mam jakieś inne rzeczy, jakieś paśniki. No, mam tego full, po prostu full, serio, sklep by można było otworzyć. Jak ktoś jest chętny, to zapraszam. Nie, no wiecie, zobaczymy, może się jeszcze kiedyś przydadzą te rzeczy, więc po prostu zostawiam je, ale jest ich masa, wszystko w sumie tutaj jest, wszystko. No i mam jeszcze, tak jak mówię, w szafie. Na początku myślałam, że to pudełko wystarczy, ale jednak jak się okazuje, no nie. No i będę sprzątała, wiecie, pomyję sobie wszystko i tak dalej, poogarniam, ale też chcę jak najszybciej to zrobić, bo chciałabym się jednak położyć, spać jak najszybciej. No, tak to wygląda. Żul mi tutaj pomaga, jak widzicie, po prostu cały czas chodzi i coś kombinuje. No jak to on jest tak ciekawski, jak coś się zmienia, coś tutaj się dzieje, to on musi zawsze mi towarzyszyć przy tym. Odzywam się do Was jakieś 3 godziny później, jest naprawdę bardzo, bardzo późno i posprzątałam. Widzicie, to wreszcie posprzątałam. To było takie spontaniczne sprzątanie, miałam iść spać, a jednak stwierdziłam, a posprzątam. I zajęło mi tyle czasu, ale naprawdę jestem bardzo zadowolona, tam się teraz wietrzy. Stwierdziłam, że trochę przewietrzę tak wieczorem. I jestem tak zmęczona, a jednocześnie jestem tak szczęśliwa, dumna, że to zrobiłam. Naprawdę, znaczy wiecie, to jest takie zwykłe sprzątanie, ale ja naprawdę zrobiłam tu wszystko w tym pokoju. Powywalałam jakieś zbędne rzeczy, część na strych spakowałam, część mam przed pokojem właśnie do wyrzucenia.
Zaraz będę szła na dół, to zrobię. Generalnie wymyłam wszystko. Wszystko, grzejniki, wszystko. Wy sobie tego nie wyobrażacie, ile mi to czasu zajęło. A oczywiście żuliką posprzątałam, no ale tak przy okazji zajmowałam się też myciem tych wszystkich regałów i tak dalej. Bo na przykład zobaczcie, widzicie te plamy? To są malowane meble i przez to niestety one są podatne na wszelkie zabrudzenia, których nie da się domyć. Tak samo z moim biurkiem. Ono też jest przemalowane, tak jak Wam mówiłam. I ono nie jest takie idealne. Widzicie, już są jakieś takie właśnie przebarwienia, odkształcenia, których nie da się zniwelować. No niestety, no ale tak to będzie. Serio, jak ja się cieszę, to Wy sobie tego nie wyobrażacie. No, jak widzicie, pewnie ubyło część rzeczy, chociaż pewnie się nie przyglądaliście zbyt dokładnie. Jutro niestety czeka mnie też dosyć pracowity dzień, jak w sumie każdy teraz, więc też nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wstać jakoś późno, a szkoda, bo jest późno i nie wyśpię się na pewno. I jutro mam plan posprzątać w szafie, dlatego że zobaczcie, jaki w niej jest syf. Zobaczcie. Jest tyle rzeczy napchanych, że to jest, no to jest za dużo. Ja tam nie mam dostępu do kolejnych dwóch kupek z tyłu, bo są cztery. Dlatego jutro muszę z tym zrobić na pewno porządek. Tam są na górze rzeczy Julii, kocyki, jakieś dywaniki, takie rzeczy to zostawiamy. Ale tutaj mam letnie rzeczy, a tu mam zimowe i ja to wymieniam sobie. I teraz muszę chyba już wymienić, bo już chyba nie jest czas na takie sweterki niestety. No nie wiem, będę musiała to jutro ogarnąć, jest jakaś masakra, zobaczcie, no masakra tu się dzieje. I to sobie też ustawiłam jako cel tej kwarantanny, że posprzątam w tej szafie. I myślę, że po prostu pokażę Wam, bo wiem, że to jest bardzo motywujące. I ja sama motywuję się, jeżeli ktoś o takich rzeczach mówi, pokazuje je, więc mam nadzieję, że Was również to zmotywuje. No dla Was to będzie za chwilę. Pewnie jak się do Was odezwę, a dla mnie to będzie rano, dlatego zmykam, słuchajcie, lecę wyrzucić tam te śmieci, zrobić sobie coś do jedzenia, jakąś herbatkę, no i kładę się do łóżeczka, już tak się nie mogę doczekać, aż się do łóżeczka położę, no i kładę się do łóżeczka i idę spać. Ja już wstałam, tutaj mam śmieci do wyniesienia jeszcze i teraz damy panom śniadanko, tak? No chodźcie. Masakra, już się tak cieszą, że dostaną. Dobrze, tutaj mam dla Was... Żulik! Proszę. Wołam Żulika, bo wiecie, jak mówię Żulik, to przychodzi też bakter. W sensie, oni chyba bardziej reagują na Żulik niż na każdy tak swoje pojedyncze. Dobrze, i teraz mam dla proboszcza. Czekaj, ty mi tutaj... Chłopie... Ale dzicz. Masakra, z jaką ja dziczą żyję. Żul, zanim w ogóle jeszcze otworzyłam ten pojemnik z ziołami, zaczął skakać do każdej kuwety, wyskakiwać. I on tak zawsze robi, jara się po prostu tak strasznie. Słuchajcie, jak widzicie, ja już się tutaj rozstawiłam i zaraz się zabieram za te porządki w szafie. Muszę to zrobić, będę się czuła tak czysto, ale wewnętrznie. Ja nie wiem, to jest takie dziwne uczucie, ale naprawdę muszę to zrobić. No i rozstawiłam się tutaj i zaraz się zabieram. Pokazywałam Wam zresztą wczoraj. Zobaczcie, tu jest ta szafa, tamta na górze półka. Ta jest taka tak naprawdę na co dzień dla mnie niezbyt użytkowa, ponieważ tu mam takie rzeczy, które przemieniam sobie właśnie w zależności od tego, jaka jest pora roku. Na górze to mam w ogóle kocyki Julii, mogę Wam pokazać, ostatnia tam na górze. No a tutaj mam normalnie tylko i wyłącznie spodnie. Ale przez to, że nie mieściły mi się te rzeczy, mam też różne bluzki, bluzy, takie rzeczy, które po prostu mi się nie mieściły nigdzie niżej. No a tutaj już same tylko i wyłącznie bluzki, sweterki, t-shirty, jakieś bluzy, takie rzeczy, do których nie mam dostępu, bo jest po prostu tego za dużo. I tak z zewnątrz się patrzy i pewnie powiecie, ojej, ile ona ma ubrań, ojej, full, po prostu full, szczególnie, że mam jeszcze drugą część szafy, o której wolałabym, szczerze mówiąc, nie pamiętać, bo tam jest też tego strasznie dużo. Tylko że ja naprawdę, powiem Wam szczerze, że nie chodzę w większości tych ubrań, dlatego też robię te porządki, żeby po prostu się pozbyć, zrobić out większości rzeczy tak naprawdę. Ja robiąc porządki pozbywam się po prostu rzeczy, w których nie chodzę.
Jestem osobą bardzo zmienną, jeśli o to chodzi. Czasem mam fazę na takie ubrania, czasem na takie. Dlatego też stwierdziłam, na przykład teraz lubię nosić takie krótkie, jak widzicie, bluzki, bo fajnie one, znaczy lepiej wyglądają do dresów niż jakieś takie długie, a ja ostatnio tylko i wyłącznie wygoda. Wygoda! Ja po prostu, wygoda to jest dla mnie najważniejsza rzecz, dlatego ostatnio często chodzę też w dresach i po prostu do tego wolę takie krótsze bluzki, jest mi też w nich wygodniej, więc pomyślałam, że niektóre t-shirty po prostu poobcinam. Ta bluzka, którą mam teraz na sobie, ona wygląda jakby była obcięta. Nie wiem czy to widać, ale ona wygląda jakby była taka obcięta nożyczkami, natomiast nie jest. Więc wydaje mi się, że w sumie trudno, wiecie, jak mam nie chodzić w bluzce, to wolę spróbować przynajmniej ją przerobić. Może wyjdzie spoko, może nie. Po prostu je poprzecinam. Poobcinam tak na krótsze, bo takie wolę. Lubię ostatnio bardzo, bardzo krótsze z takimi rękawkami, niby krótkimi, ale długimi i szerokimi. Bardzo, bardzo lubię, no ale niestety nie mam za bardzo takich ubrań. No już wiecie, nie kupowałam, bo to też szkoda mi kasy w sumie. Więc będzie trochę zabawy z tym wszystkim, dlatego też zabrałam się za to teraz, żeby mieć na to większą część dnia. Mam nadzieję, że uda mi się jednak mimo wszystko szybko to ogarnąć, bo strasznie nie lubię. I słuchajcie, przygotowałam sobie dwa kosze. Patrzcie, takie dwa plastikowe kosze na te ubrania. I to będą ubrania, które po prostu robią wypad z mojej szafy i tyle. Tak, myślę, że i tak to może nie wystarczyć, bo naprawdę mam tego sporo i szkoda, bo ja nie chodzę właśnie w większości, bo dla mnie większość jest rzeczy niewygodnych, a ja sobie ostatnio wygodę tak strasznie cenię, że jeansów obcisłych to bym nie założyła, chociaż zostawię sobie je w szafie. Ale gdzieś strasznie na końcu, bo nie mogę na to w ogóle patrzeć, więc no ale zostawię, tak może się kiedyś przydadzą. Tam Kaśka jest w tle, ale słuchajcie, pierwsze co będę robiła, to wszystko wywalała z tej szafy, ale nie tak, że wszystko naraz. Stwierdziłam, że to bez sensu, tylko tak jakby, że na początku bluzki, spodnie, żebym mogła przy okazji poprzymierzać i też zdecydować, co chcę na przykład przerobić, a co... czego chcę się pozbyć, a to zostawić. I zobaczcie, jak na razie wywaliłam, ten statyw mi odmawia posłuszeństwa, zobaczcie, wywaliłam część rzeczy i w ogóle wzięłam sobie ten stołeczek taki, żebym mogła, wiecie, wchodzić wyżej i żeby mi było po prostu wygodniej. Patrzcie, co znalazłam w szafie. Tyle tea lightów. Dobrze, dobrze, przydadzą się na pewno, bo ja bardzo lubię palić świeczki. Tam mam w szafie jakieś ciekawe też rzeczy na mole, wiecie, lepiej i tak dalej, w razie czego. Chociaż w sumie nie mam takich moli ubraniowych, bardziej spożywcze przez króliki. I sobie od razu przelecę te puste półki. To jest w sumie wirkon, to jest do dezynfekcji takiej bardziej weterynaryjnej. Ale ja na tym sobie cały pokój ogarniam czasem, więc spoko, spoko. Odpowiada mi nawet tego zapach. I sobie ładnie tutaj wyczyszczę. Takimi jeszcze dopuszczalnymi dla mnie spodniami z jeansów to są, słuchajcie, takie mam jeans. Ja mam takie trzy pary. Takie mam, o, z dziurami. I te dziury, zobaczcie, co mi się stało z tą dziurą. No, ja mam takie lampasy. I mam jeszcze... kurde, mam taką stertę tych ubrań, że ciężko mi jest w ogóle się ogarnąć, patrzcie. No, nawet nie umiem wam tego pokazać. Ciężko mi jest tak pokazywać coś, co jest pode mną. Nigdy nie potrafię tego tak wymierzyć, jak wy to macie zobaczyć. I tu mam na przykład jeszcze, bo ja mam generalnie dwie pary takich jeansowych, tych mam jeans i jedne właśnie teraz kupiłam takie. Zobaczcie, one mają nawet jeszcze metkę, jeszcze w nich nie chodziłam. I one są bez dziur. To są właśnie takie, które chciałam. To są chyba moje najbardziej wyjściowe spodnie, jakie aktualnie jestem w stanie założyć, bo naprawdę jeansów takich obcisłych w życiu. Ciu, no po prostu nie wiem, co by się musiało stać, żebym mogła założyć takie jeansy. No więc takie są bardzo, bardzo luźne, one są nawet często szersze niż jakieś dresy. I ja sobie właśnie je też podwijam na końcach, bardzo mi się generalnie podoba taki look, że na przykład te jeansy właśnie, te mam jeans i do tego jakaś krótsza, ale taka obcisła bluzka. To jest bardzo fajne, ale też luźno może być. W sumie ja sobie się tak ubieram. No i mam jeszcze jedne, o które cały czas pytacie. Po prostu, ja nie wiem, dostałam o nie tyle pytań, że to jest jakiś hit i bardzo wielu osobom właśnie się one podobają. Zaraz wam pokażę, które. O, mam już je, to są te spodnie, zobaczcie. One są też właśnie tego typu. Zapnę je, żeby ładniej wyglądały. I...
O, tak wyglądają. Na wielu filmach możecie mnie w nich zobaczyć. Ja je bardzo lubię, są bardzo wygodne i są, no lubię je, po prostu bardzo je lubię. Kupiłam je zupełnie przypadkiem w Terranowie. Zobaczcie, ja w Terranowie mam tak, że czasem coś znajdę, jestem mega zadowolona i w ogóle mogę kupić cały sklep, a czasem mam tak, że nic mi się nie podoba i nic mi nie podpasuje. Mam takie różne dni bardzo z tym sklepem. Ale naprawdę, jak już coś znajdę, to są zazwyczaj takie perełki, po prostu perełki. Na przykład ta moja kurtka pomarańczowa, no taka musztardowa, z którą wszyscy mnie teraz utożsamiają, naprawdę. Też jest właśnie z Terranowy. I tak w ogóle zapłaciłam za nie 5 dyszek, rozumiecie? To 5 dyszek za takie spodnie. I wszyscy się mnie o nie pytają, ale ja je kupowałam z rok temu? Ponad rok temu nawet, nie wiem, nie pamiętam, no ale dawno na pewno, dlatego już ich pewnie nie ma, ale tak mówię, bo pytań mam po prostu masę, o nie masę. Wysoki stan, obcisłe. No widzisz to? Żygnąć można, jak się je założy. Pokażę wam w ogóle hit. Kiedyś byłam takim przerabiaczem ubrań, że patrzcie, jakie spodnie walnęłam. O matko. Kupiłam, pamiętam, specjalnie wtedy te perełki na Allegro. I one już zaczęły odpadać i w ogóle to się tak popsuło wszystko. W ogóle te spodnie są na mnie za małe. Ja nie wiem, nie wiem. Dobra, wywalam je generalnie. Nieważne. Dobra, słuchajcie, spodnie ogarnięte. Kaśka mi tutaj pomaga to wszystko ogarniać, składać i w ogóle. No i zobaczcie za mną, jak to wygląda. W sumie tak jak wyglądało, może z 5 par usunęłam, no ale to i tak zawsze coś. Mam tak w sumie położone byle jak, bo ja i tak teraz większość spodni mam takich właśnie wygodnych, więc wcześniej miałam także takie jeansy, takie bardziej wyjściowe, a obok miałam dressy, getry. Teraz to wszystkie praktycznie mam takie właśnie luźne, więc są tak pomieszane, ale spoko, cieszę się, przejrzane spodnie. I teraz zabieramy się chyba za jakieś takie sweterki, już takie rzeczy, które też będę musiała zdecydować, czy chcę przerabiać, bo no tak jak wam mówiłam, mam taki pomysł. Tak jak powiedziałam, spodnie są ogarnięte, tutaj mam spodnie i teraz sweterki. Sweterków mam dosyć dużo, zawsze lubiłam i lubię chodzić bardzo w sweterkach. No teraz już się trochę sezon kończy, więc pewnie część będzie musiała pójść tutaj na górę. No ale tak czy siak na pewno część zostanie. Tutaj mam, no takie to są bluzy, sweterki różne i tutaj jeszcze jest cała kubka tych takich chyba moich ulubionych. W ogóle wypadły mi z jednych spodni mentosy, więc sobie teraz jemy. Dobra, patrzcie, jak to wygląda. Jest tego trochę, a w szafie już mam tak naprawdę... wywaliłam tam coś z tyłu. Wszystko ułożone. Tam na górze jest rzeczywiście napchane dużo tych rzeczy, ale już stwierdziłam, że wolę mieć napchane tam na górze, niż tutaj, gdzie będę wyciągała te rzeczy przez niej i wtedy zrobię na pewno straszny bałagan. W tych szufladkach też sobie posprzątałam, bo tam jednak też miałam strasznie dużo gratów, jak widzicie tutaj na bieżąco sobie myłam. I no i teraz się zabieram za tą część, to jest wszystko na wieszakach, zaraz wam pokażę zresztą, jak to wygląda. Zobaczcie, wszystko na wieszakach, więc tak naprawdę, no zobaczymy jak to wyjdzie, po prostu pewnie powyciągam rzeczy, w których wiem, że nie będę chodziła i tyle, i to będzie takie sprzątanie, bo no jest to powieszone i tyle, nie muszę nic układać ani nic takiego, tylko muszę sobie jeszcze dwie rzeczy dowiesić, bo tutaj wyciągnęłam z tej części szafy. Dobra, zbliżam się już do końca, a jest już prawie 17.
tyle czasu mi to zajęło, tyle czasu, ja naprawdę nic nie zrobiłam w ciągu właśnie tego sprzątania, tylko zdążyłam zjeść obiad, nic więcej. Dlatego ostatnie właśnie te, no wczorajsza noc i dzisiejszy dzień to takie bardzo, bardzo do sprzątania, a mam też do zrobienia trochę rzeczy z lekcji. W ogóle ja mam taką tutaj muzyczkę spokojną, puszczoną. Wyłączę ją, żeby jednak nie było za bardzo słychać. I ja nie wiem, naprawdę dwa dni właściwie zajęło mi takie ogarnianie, ale dobrze, bo kolejne będą dla mnie takie fajniejsze, jak będę, wiecie, miała taką myśl, że posprzątałam w ogóle git. I jestem pewna, że Was zmotywuje. Dajcie mi znać w komentarzu, czy to, no czy po prostu się zmotywowaliście, bo chcąc, nie chcąc, już jak na Instagramie Wam pokazałam tylko, że a, no że właśnie tam wczoraj sprzątałam, to już mi pełno osób napisało, no ale mnie zmotywowałaś tym, ja dzisiaj już się zabrałam od razu za sprzątanie. No, więc to jest to, ale ja też tak mam, naprawdę ja tak mam, jak ktoś to pokazuje. Dobra, i wydzieliłam trochę rzeczy do przerobienia i jest ich naprawdę dużo. Dlatego jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. To są t-shirty, których po prostu już nie noszę, które już mi się, zobaczcie, no jest tego dużo. To są t-shirty, które już mi się po prostu znudziły, biorę tylko i wyłącznie nożyczki, nic innego nie będę brała. A dobra, wezmę może ołówek, może mi się przyda, żeby coś tam zaznaczyć. Dobra, chodźmy tutaj do toaletki mojej, myślę, że tutaj się rozstawimy i to ogarniemy. Ja sobie te wszystkie rzeczy rzucę na podłogę, tak mi będzie wygodniej, bo tu jednak dużo też miejsca nie ma. Serio, ja nie wiem, co z tego wyjdzie, ale to są takie, tak jak mówię, rzeczy bardzo nie jakieś dla mnie znaczące, więc też się tym bardzo nie przejmuję. Zaraz ustawię tak kadr, żebyście widzieli, co ja tutaj robię, chociaż nie wiem, czy chcecie to widzieć. Dobra, tak widać mniej więcej. Bardzo ciężko było mi ustawić, nie wiem za bardzo jak. Zacznijmy sobie od takiej zwykłej, zwyczajnej. Jak widzicie, to jest zwykły, taki po prostu ciemny, szary t-shirt. Nie ma tutaj nic takiego, dlatego to też nie jest dla mnie jakieś bardzo wartościowe ani nic. Nawet nie wymierzyłam, gdzie ja to mam skrócić. Nawet tego nie przymierzyłam, zapomniałam. Powinnam to zrobić, przymierzyć i sobie wyznaczyć, gdzie to skrócić. Dobra, zrobię to. O matko, nie chce mi się. Nie lubię tego t-shirtu, bo on jest bardzo obcisły, a ja serio teraz chodzę tylko w takich luźnych. Dlatego, no w sumie jak jest obcisły, to może bardzo krótko. Dzięki temu będzie taki obcisły, a nie, że na dole będzie szeroki. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Ja bym chyba tu gdzieś pojechała. Taki bardziej na lato będą, a trudno. Trochę widać, wydaje mi się, że trochę widać. Kurde, nie wiem, czy to nie będzie za krótko. No trudno. Dobra, ja już jestem. I teraz będziemy ciąć. Nawet nie wiem, gdzie ja to teraz zaznaczyłam. No nie no, o dobra, mam. Ważne jest to, żeby sobie, tak mi się wydaje, bo ja nie wiem, żeby sobie to równiutko ułożyć, bo później może być problem, jeżeli będą jakieś zagięcia, to wiecie, to wyjdzie to krzywo. No, dobra, dobra. Jest git, jest bardzo ładnie. Chciałabym, żebyście tutaj widzieli jak najwięcej, ale trochę mi ciężko Wam to pokazać. No dobra, no i po prostu tnę. Już widzę, że to nie jest prosto. Matko, moje umiejętności jakiekolwiek, to jest jakaś porażka. Dobra, tnę to tak, wiecie, bardziej na żywioł. W sumie, kto patrzy, mając bluzkę. Czy ta bluzka jest prosta, czy krzywa? Wątpię, żeby ktokolwiek mi na to patrzył. I dobra, ja Wam pokażę w lustrze, jak to wygląda najlepiej. Nie zwracajcie uwagi na to, jak ten statyw jest dziwnie rozłożony, ale tak musiałam, bo żeby Wam pokazać, jak cięłam. No, patrzcie, taka długość. Wydaje mi się, że git. Wydaje mi się, że jest naprawdę, jest króciutka i do szkoły pewno bym takiej nie założyła, ale taka na lato, wydaje mi się, że idealna na lato. No, nie jest prosto. Zresztą sami zobaczcie. W ogóle nie wiem, czy to widać, ale nie jest prosto. No, ale nie wygląda to źle. Serio, myślałam, że będzie gorzej. Myślałam, że wyjdą jakieś strzępy z tego. O nie, tu jest jakaś taka góra i to muszę skorygować ewidentnie. Poczekajcie, zobaczcie sobie. Tu idzie jakoś tak dziwnie nagle krzywo, a dalej jest prosto. W sumie to nie chce mi się. Dobra, niech tak będzie. Pięknie! To jest to.
Wiecie, co mnie wkurza? Że jak się czasem odzywam sprzed aparatu, a czasem zza aparatu, to muszę zmieniać mikrofon, jak jest położony, bo ja mam mikrofon kierunkowy i to mnie wkurza strasznie i najgorzej, jak zapomnę. Dobra, nie chcę, wiecie, mi się co, już tego zakładać i odmierzać. Trudno, będę to robiła strasznie na oko. Jedne będą dłuższe, drugie krótsze, żebym miała różne w szafie. I zostaje coś takiego... Ej, w sumie się nosi takie topy. Ale to chyba trochę za szerokie, bym musiała mieć... większe cycki. No dobra, kolejna bluzka. Słuchajcie, mam tutaj taką bluzkę i ona jest królicza. Patrzcie. Ale to jest moja druga taka bluzka, bo ja mam jeszcze jedną identyczną, a ta ma rozwalone tutaj. Więc to jest bardzo domowa bluzka i stwierdziłam, że była domowa, to właśnie lepiej będzie taka luźniejsza, krótsza, bo ona jest domowa, bo jest po prostu zniszczona. Dlatego ją wzięłam sobie taką, jako taką domową bardzo. A nie chciałam jej wyrzucać, bo jest z królikiem, więc wiecie, szkoda mi jest strasznie. No i dobra, obetnijmy ją sobie po prostu jakoś trochę, żeby była taka luźniejsza, bardziej zwiewna. Nie wiem w sumie ile, myślę, że nie jakoś bardzo dużo, w ogóle ona jest cała w sierści, jak pewnie większość rzeczy tutaj. Ale tak to u mnie wygląda, że ja po prostu wszystko mam w sierści i przed samym wyjściem zazwyczaj dopiero tą sierść usuwam i później i tak ją gdzieś mam, nie wiem, w organizmie czy gdzieś tą sierść i ona mi się i tak osadza nawet poza domem, więc to jest bardzo dziwne. No dobra. No, ja bym tak poleciała gdzieś tu mniej więcej. Myślę, że będzie git. Zresztą zobaczymy, przekonamy się. Dobrze, obcięłam. Ale jest... O, ale strzępy. Ale strzępy, schody. No schody, tak jak się w przedszkolu ucięło. Nożyczkami. Ja tak właśnie to ucięłam. Zaraz wam pokażę. O nie, gdzie ja tu? Widzicie? Widzicie to? Ej, nie, ja to muszę skorygować jakoś. Nie ma innej opcji. No. Nie powiedziałabym, że to jest jakieś cięcie piękne. Ale w sumie w ogóle fajnie, wyszedł taki naprawdę top, bardzo fajny, podoba mi się. Serio, gdyby to nie była zniszczona bluzka tutaj, to bym... Ej, a jakbym sobie ten dekolt obcięła jeszcze? W sumie, ej, słuchajcie. Jakbym sobie po prostu tak wycięła bardziej, nie byłoby wtedy tych dziur i to była taka typowo letnia bluzka. Taka krótka, z dekoltem dużym. W sumie, no jak mam nosić w domu, to co mi zrobi to różnica? Jak się zniszczy, to się zniszczy, trudno, i tak już jest zniszczona. No to polećmy sobie z tym jakoś tak w sumie na oko. Oko szwaczki. Ewidentnie, no tu ewidentnie po prostu. No i teraz to jest w sumie jakiś okropny. Ja myślałam, że on będzie bardziej długi niż szeroki. Ja nie lubię takich szerokich dekoltów, nienawidzę wręcz. Bardzo nie lubię. Kurde. Ej, to mogłam tego nie robić jednak. No ale dobra, trudno. A ja bym jeszcze zrobiła, szczerze mówiąc, rękawki. Jak już i tak zniszczyłam tą bluzkę, to może zrobię jeszcze te rękawki, bo będą mnie chyba wkurzały. A tak przynajmniej będzie taka na ramionczka. Najwyżej będę miała ją do piżamy. No tak jak mówię, i tak mam drugą taką bluzkę, która jest normalnie, wiecie, oryginalna. A ta może być taka... taka trochę popsuta. Ale ja powiem wam szczerze, że mi ogólnie podoba mi się, nawet w takich nowych, kupowanych ubraniach ze sklepu, wiecie. Ten... fuck. Ten taki motyw jakby właśnie pociętych ubrań. W sensie, że właśnie, że są te krawędzie takie niezaszyte. Coś tu zrąbałam, ewidentnie. Coś tu jest nie tak. Jest trochę szwu, a trochę go nie ma. To jest jakieś bardzo dziwne. Zmotywuje was do sprzątania, ale za to na pewno nie zmotywuje was chyba do przerabiania ubrań, jak spojrzycie na to, jak mi to wychodzi. Dobra, i teraz jeszcze kolejny został rękawek. No zobaczcie, wyszedł taki właśnie letni top. Taki letni domowy top bym to nazwała, bo to nie jest nic, w czym można wyjść raczej. No... nie, to jest strasznie krzywe, a już mi się nawet tego nie chce poprawiać. Spoko, naprawdę nie jest źle. Myślałam, że będzie gorzej. I w ogóle tutaj jest jeszcze taka mini dziurka, którą mi zrobił, jak widzicie, proboszcz, więc no, ta bluzka generalnie jest taka. No. I teraz w ogóle mam jeszcze jedną taką śmieszną rzecz. Ponieważ mam t-shirt, który uważam, że ma super kształt, bo jest właśnie taki duży. Ma długie takie rękawki, że one są dotąd. I
fajny, w ogóle to jest mojego taty, ukradłam mu już jakiś czas temu i wzięłam proboszcza raz na ręce, bo musiałam mu chyba leki podać czy coś takiego i on mnie tak podrapał, że rozwalił mi tą bluzkę, tylko że najgorsze jest to, że w takim niefortunnym miejscu, że na cycku. Stwierdziłam, że w sumie można by zrobić coś takiego, teraz są modne w sumie takie bluzki, że są całe podarte i trochę ją skrócić i do tego ją po prostu podrzeć, w sensie porobić więcej takich dziurek, bo one nie są jakieś ogromne, one są takie, no, jakby zrobić tego dużo, zobaczymy, jak nie to wywalę, bo i tak tego nosić nie będę już. No i do jakiegoś takiego zwykłego sportowego topu, myślę, że to by było naprawdę spoko, więc zobaczymy, spróbujemy. I właśnie ten dekolt również w sumie mogłabym, ale nie, bo znowu tak schrzanie, jak tam schrzaniłam, to dobra, dekolt jednak zostawię. Rękawki też, tylko ją skrócę i właśnie porobię te dziury. I powiem Wam w ogóle, że teraz jak skończę ogarniać te ubrania, sprzątać, no bo jeszcze muszę, wiadomo, te wszystkie rzeczy ogarnąć, tak poza szafą, że tak powiem, to chyba usiądę do montażu tego filmu, albo nie, może najpierw do lekcji, żeby jeszcze być w miarę taka ten, a później do montażu tego filmu, chociaż nie wiem, czego dzisiaj zmontuję, bo strasznie późno jest teraz już, jak na to, że zrobiłam tak naprawdę tylko jedną rzecz, którą miałam dzisiaj zaplanowaną, właściwie to dwie, bo nagrać film i posprzątać w tej szafie. No ale kurde, więc ja nie wiem, czy mam to za bardzo drzeć, wydaje mi się, że tak nożyczki, ale nie wiem, no co się nie drze przecież, no jak ja mam to. Niby mogłabym pilnikiem, ale w sumie nie chcę mi się chrzanić. Dobra, zrobię tak, że po prostu wezmę to i będę robiła takie, patrzcie, potnę to po prostu w niektórych miejscach. O, i troszkę bardziej, na rękawkach też na pewno trzeba tak, o, od środka. Zobaczymy, co to w ogóle będzie. Nie spodziewam się jakichś cudów. I jeżeli chcielibyście generalnie zrobić coś takiego, to wydaje mi się, że dobrze by było pensetą powyciągać z środka jeszcze takie niteczki, żeby to było takie bardziej naturalne, luźne. Ja teraz nie mam na to czasu, ale tak Wam mówię, bo kiedyś sobie zrobiłam dziury w spodniach. Co prawda zrobiłam je pod kolanami, a nie na kolanach, takich miałam. No bo wiecie, to ja generalnie je robiłam, ale wiem, jak się powinno robić mniej więcej, więc mogę Wam tutaj to powiedzieć. Może Wy ogarniecie to lepiej. No na pewno w sumie. Kto robi dziury na kolanach i robi je pod kolanami? Ej, dobra, ja już skończyłam obrabiać te rzeczy. Na przykład ta bluzka, w ogóle lubię jej kolor, to jak wygląda. Ona bardzo fajnie wygląda, taka podcięta. Wygląda, uważam, że lepiej niż jak wcześniej wyglądała. Jest troszkę dłuższa od tej, bo ta to jest w ogóle bardzo krótka. Ta jest dłuższa, więc ta będzie taka idealna do dresów na co dzień, wydaje mi się. No i tak, no co prawda niektóre to wyszła porażka, na przykład ta z dziurami to wygląda po prostu jak ser żółty. No ale wiecie, nie oczekiwałam, bo tak to bym je, nie wiem, wywaliła, czy coś z nimi takiego zrobiła. No to lepiej zawsze spróbować i mieć taką możliwość, ale nie podoba mi się ten dekolt. Ja zawsze ostatnio noszę takie o wiele jakieś, nie wiem, nie takie wysokie. Więc tak się nie mogę przyzwyczaić. Ale dobra, chciałam się z Wami pożegnać. Taki luźny, a zarazem pracowity film. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!